Witam na kanale Telka 24. Dzisiaj zaprezentuję router w standardzie Wi-Fi 7 firmy Merkus. Jest to model MR47BE. Jest to już tak zwany tribad Wi-Fi 7, czyli mamy tutaj trzypasmowy router. On obsługuje częstotliwości 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Niedawno testowałem troszeczkę słabszy model firmy Merkus. Tam były też Wi-Fi 7, ale tylko dwie częstotliwości 2,4 oraz 5 GHz. Dobrze, zobaczmy, jeśli chodzi o jego najważniejsze dane z tyłu opakowania. Jak możemy tu wyczytać, mamy na paśmie 6 GHz, szerokość jego jest aż 320 MHz, czyli to mamy dość spore, możemy dość duże informacje, przy tak jak mamy napisane, że aż do 5 giga. Mamy tu jedno wejście WAN 2,5 giga oraz 3 wyjścia LANowe też 2,5 giga, czyli mamy tutaj dość dobre parametry, jeśli chodzi o wejścia, wyjścia oraz najnowszy standard bezpieczeństwa, mamy tutaj WPA3. Jeśli chodzi o takie ważniejsze dane, to wiadomo, mamy tutaj też One Mesh oraz inne różne rzeczy. Później za chwilkę je zobaczymy. Mamy tu aż, możemy podłączyć aż do 300 urządzeń według producenta. Tyle urządzeń nie mam w domu, to nie sprawdzimy, czy ten element działało, ale za chwilkę sprawdzimy, jak ogólnie mamy prędkości na tym routerze na paśmie 5 GHz oraz 6 GHz. Tak się prezentuje router Merkus. Jak widzimy, jest dość solidnie wykonany, jest dość ciężki nawet, bym powiedział. Ten plastik nie skrzypi, też jest dobrze wykonany z dobrego plastiku. Mamy tutaj, jak widzicie, 6 anten. Ten plastik tutaj jest taki matowy, nie palcujący się, ale to niestety przy logo Merkusa już jest taki plastik niestety palcujący się. Z przodu jest dioda stanu, w jakim stanie jest akurat dany router. Od dołu mamy najważniejsze dane, czyli nazwa sieci oraz hasło. Możemy ten router powieść, mam tutaj dwa otwory, żeby spokojnie sobie wisiał. Do tego mamy też cztery gumowe nóżki, dzięki czemu ten router będzie stał stabilnie, nie będzie się przesuwał. Ten router dodatkowo jest też ciężki, jeśli tam te jakieś urządzenia w środku ma. Z tyłu mamy przycisk reset łamany na WPS, jak go przytrzymamy chwilkę, to nam się połączy szybko urządzenie, na przykład komputer z tym routerem bez wpisywania haseł. Przy dłuższym przetrzymaniu oczywiście będziemy mieli ustawienia fabryczne. Wejście na zasilacz. Jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj trzy wyjścia LAN 2,5 giga oraz jedno wejście WAN też 2,5 giga. Dobrze, podłączymy ten router, zobaczymy, jak się ogólnie sprawuje. Będą tak standardowo, jak to w moim mieszkaniu, testy jedno przy routerze, czyli jakieś w tym samym pokoju, to jest około 2 do 2,5 metra od routera. Jeszcze test będzie na częstotliwości 5 GHz, następnie 6 GHz. I jak zwykle w pokoju mojej córki będzie drugi test. Zobaczymy, jaka będzie strata prędkości. Tam, gdzie zawsze mam najgorszy zasięg, jeśli chodzi o Wi-Fi. Zanim wykonamy test, najpierw pokażę może, jak wygląda ogólnie strona routera. Do tej pory wam nie pokazałem przy poprzednim teście. Po wpisaniu swojego hasła, ten wygląd trochę mi przypomina wygląd menu tych nowszych TP-Linków. Nie wiem, co wam przypomina, tylko po prostu jest inny kolor. Wiadomo, na początku mamy zakładkę internet, następnie mamy podane login i hasło do sieci bezprzewodowej, pasmo 2,4 łamane na 5 GHz oraz osobno 6 GHz. Możemy też tutaj włączyć tą sieć MLO. Tego nie będziemy akurat uruchamiali, po prostu zobaczymy, jak to działa na ustawieniach tzw. fabrycznych. Możemy też podłączyć tego zestaw mesh. Mamy podane w tej chwili, jest połączony router w paśmie 5 GHz chyba. Tak, 5 GHz podłączony w tej chwili paśmie. Jaka jest tutaj prędkość netto między urządzeniami. W zakładce internet możemy ustawić sobie dynamiczne IP, statyczne oraz inne funkcje. Oczywiście też możemy robić kopiowanie MAC adresu urządzenia, jeśli nasz operator tego wymaga. W sieciach bezprzewodowych możemy zmienić oczywiście nazwę na swoją, hasło, zmienić też kanał, czy ma być automatyczny, czy ma być zręczny. Oraz szerokość pasma. Tu widzimy szerokość pasma na 5 GHz. Możemy mieć ustawione na 160 MHz. Zaraz, gdzieś tu jest ten, nie mogę złapać, to po prostu przesunę sobie strzałką. O, jest tutaj, złapałem tę końcówkę. Na
sieci 6, czy na paśmie 6 GHz mamy na paśmie 6 GHz możemy ustawić sobie maksymalnie 320. Na paśmie 6 GHz możemy ustawić maksymalnie szerokość pasma 320 MHz. Możemy to zawężyć do 80-160, ale będziemy chcieli wykorzystać maksymalną moc tego routera. I tak samo możemy też zmienić kanał z automatycznego na ręczny. Możemy też zrobić sieć dla gości, jak widzicie. Oraz możemy utworzyć dedykowaną sieć bezprzewodową do wspólnego zarządzania swoimi urządzeniami. Tu jak widzicie, też możecie uruchomić 2,4 GHz oraz 5 GHz. Oraz mamy też sieć zaawansowaną. Też możemy tutaj, jak widzicie, zrobić kontrolę rodzicielską, co polecam, jak macie małe dzieci. Włączyć Easy Mesh, zaktualizować system oraz dużo więcej rzeczy jak zabezpieczenia. Też możemy ustawić firewalla, kontrolę dostępu, wiązanie adresów IP, MAC. Dobra. Sprawdzimy prędkości, bo to chyba was najbardziej interesuje. Po prostu chciałem tylko tak szybko wam pokazać, jak ten router wygląda, jeśli chodzi o jego menu. Oraz możemy też zmienić tryb. Czy ma być tryb bezprzewodowy aktualnie lub jako punkt dostępowy. Wtedy on nie daje swojego IP. W końcu korzystamy wtedy z IP routera, operatora. Tu już zależy od was, jak chcecie ustawić. Dobrze, w tej chwili jestem podłączony do sieci. To jest na paśmie 5 GHz. Nic się nie zmieniło. Jest ustawiony w tej chwili na paśmie 5 GHz. Sprawdzimy, jaka będzie prędkość w tym pomieszczeniu po Wi-Fi. Jak tu widzicie, jest 1.2, 1.3. Zobaczmy średnią. Ja korzystam z aplikacji Speed Testnet, bo według mnie ostatnio jest jedna z lepszych aplikacji, bo przynajmniej nie mam żadnych problemów przy aplikacji prospeedtest.pl. Tam było napisane, że maksymalne parametry, jakie oni obsługują, to jest do 2,5 giga. Zrobimy teraz drugi test. Prędkość podobna, średnia 1,2 giga praktycznie. Teraz połączymy się na częstotliwość 6 GHz. Połączyło, sprawdzimy, czy na pewno jest połączenie do 6 GHz. Mamy napisane standard Wi-Fi 7, 6 GHz. Tu nie widzę, żeby pokazane było, chyba. I nasza moja karta obsługuje pasmo 320. To mam nadzieję, że ta pasmo jest w tej chwili będzie dostępne. Zobaczymy, jaka będzie prędkość. Niedawno testowałem też jeden z droższych routerów z Wi-Fi 7, ale miał po prostu 10-gigowe wejście. Tam mogłem osiągnąć prędkość ponad 3 giga. Tu widzimy, mamy prędkość w tym samym pomieszczeniu co router 2,2 giga. Ja pamiętam na tym starszym routerze, model słabszy, jeśli chodzi o Mercusa, tam nie osiągałem chyba 1.6, 1.7. Musiałbym zobaczyć w teście, to macie tam obejrzeć ten test tego troszeczkę słabszego routera budżetowego z Wi-Fi 7. Tu jak widzicie, prędkość mam w tej chwili 1.2. Pamiętajcie, że karta, która wchodzi do routera, jest 2,5 giga. Czyli według mnie, jak na Wi-Fi oraz na budżetowy router, bardzo ładne prędkości. Dobrze, przenieśmy się do drugiego pokoju, zobaczymy, jaka będzie strata. Tam zawsze marudzę na prędkości, to zobaczymy, czy przy tym routerze też będę marudził na prędkości, jakie tam osiągnę. Teraz wykonamy testy w drugim pomieszczeniu, jestem podłączony do częstotliwości. Teraz zerknę, protokół Wi-Fi 7. 5 GHz. Zobaczmy, jaka będzie prędkość. Ping 6 milisekund. Prędkość ponad 300, 350.
dość ładna prędkość, jak na to pomieszczenie. Nie mogę marudzić w tej chwili. Czysta wychodzącego. Za sekundę przyłączymy się na częstotliwość 6 GHz. Przełączymy się na 6 GHz. Jest przełączenie na częstotliwość 6 GHz. Kanał 69. Standard Wi-Fi 7. I wykonamy test prędkości. Jak tu widzicie, prędkość jest 700, 740, bardzo ładna prędkość, 750 nawet. Czyli widzimy, że router Merkur daje radę na drugim pomieszczeniu. Za chwilkę zrobimy jedną sztuczkę, zobaczymy, czy prędkość spadnie, czy sztuczkę. W tej chwili akurat są drzwi otwarte od tego pokoju. Ale zobaczymy, jak się fale radiowe zachowują, nie ruszając komputera, tylko zamykając drzwi. W tej chwili, jak słyszeliście, drzwi są zamknięte. Zobaczymy, czy prędkość spadnie. Jak widzicie, prędkość praktycznie nie spadła. Mamy 500, no 200 mega straciliśmy przy zamkniętych drzwiach. To jest dużo i mało, ale widzimy, że ten router Merkur naprawdę daje radę. I to mówię, to jest akurat firma budżetowa. Nie jest to za najtańszy router, powiedzmy. Też nie jest najdroższy. Przy takich pingach 5 milisekund prędkość pół giga. Świat i ludzie. Jeszcze wykonamy drugi test, żeby sprawdzić, czy nic się nie zmieniło. Widzicie, to troszeczkę w tym pokoju sygnał skacze, ale też mamy powyżej 300. Dalej są drzwi zamknięte. Nie ma po co kupować dużych, drogich routerów. Według mnie taki spokojnie nam wystarczy do domowych warunkach. Tu, jak znacie moje filmiki, jest ściana nośna, działowa, budynek zbudowany z wielkiej płyty, czyli ma dość sporo zbrojenia w tych ścianach nośnych. Dobra, przejdziemy do podsumowania routera Merkus. Przed chwilą widzicie, jak się router sprawuje w moich warunkach domowych. Jest to jeden z najszybszych routerów, jeśli chodzi o Wi-Fi 7 oraz Triband. Mało który router w tej chwili jeszcze ten czy częstotliwości posiada z tych budżetowych. Większość budżetowych routerów posiada tylko 2,4 i 5 GHz. Tutaj, jak widzicie, macie jeszcze częstotliwość 6 GHz. Do tego macie aż 3 wyjścia 2,5 giga oraz jedno wejście, te 2,5 gigowe. Test był wykonywany w moim mieszkaniu, oczywiście na ustawieniach fabrycznych, ponieważ ja przy testach nie chcę się bawić ustawieniami, jeśli chodzi o pasmo przenoszenia. Po prostu chcę wam pokazać, jakbyście router po prostu wyjęli z opakowania, podłączyli go do internetu, jakie możecie mieć prędkości. Jeśli wam takie testy się podobają, piszcie komentarze, dajcie łapki w górę, trzymajcie się.